Cześć, witam na moim kanale Kosmonautów i Kosmonautki. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze. No i ruszała też również grupa na Telegramie. Bardzo fajna społeczność, tam sporo już widzów osób dołączyło. Zachęcam, jeżeli nie korzystałeś, to można dołączyć. Linki macie w, u mnie na profilu na Twitterze. No i w górnej sekcji w tle na YouTube jest również link do Telegrama. No i przechodzimy do tematu tego nagrania. Chodzi o osmozis, konkretnie. Osmozis Super Fluid Staking na próbę eksperymentalnie miesiąc temu wrzuciłem, żebyśmy dla, dla potomnych sprawdzili, jak to się zachowuje, bo to była, słuchajcie, nowość wtedy. No i dzisiaj sprawdzamy, jakie są rezultaty, jak to się zachowało. Na Osmozis, jak sobie wejdziemy, tutaj mamy puls. Nagranie że jasna możecie obejrzeć to poprzednie, jeżeli chcecie, bo nagrywałem, jak tworzyłem pulę, no ale tutaj jeszcze w ramach przypomnienia. W, w sekcji, gdzie są pule, Słuchajcie, tutaj mamy taka pula, która ma obu, wolutę różową, to jest właśnie ta specjalna pula Superfluid Staking. Wtedy na tamten czas to była tylko pula Atom 8. W tej chwili już mamy dwie kolejne pule, jeszcze możliwe do dodania, no i ja stworzyłem taką sobie tutaj pulę. Wejdźmy do środka, żeby zobaczyli, jak to wygląda. Tutaj na dole jak zjedziemy, mamy sekcję ilość tokenów, jakie posiadam w tej puli obecnie. A tutaj jest sekcja, w której posiadam ilość tokenów Osmo w stakingu. To jest rozdzielone. Tu jest sumarycznie, a tu jest część jeszcze wymieniona, ile jest tego Osmo w stakingu. Jak przejdziemy sobie już do podsumowania w arkuszu. <coughs> tutaj miałem początek puli 1 marca, był robiony para atom Osmo. Ilości były takie, 3,08 Osmo, 0,99 Atoma. Ceny były wyższe niż obecnie, czyli 9,92 za osmo i 30,79 za atoma. Zwróćcie uwagę, że osmo w stosunku do poprzedniego miesiąca, na no początku poprzedniego miesiąca, tego miesiąca, tutaj mamy sytuację, w której spał, spadł o 1,40 40 Dosyć dużo, tak? Atom niewiele się różni, bo to jest raptem 6 centów, ale jednak osmo stracił na swojej wartości w tym czasie. No i sumarycznie pula. Na tamten czas była, jej wartość była 61,25 dolarów. I tutaj wpisałem obecne wartości, jakie są w tej puli, z uwagi właśnie na zmienność cen. Te wartości mogą tutaj być inne, tak? Jak widzicie, mam więcej OSMO, ale mam mniej atoma. Ceny oczywiście tutaj są niższe i wartość łączna tej puli jest mniejsza niż początkowo, jak ją tworzyłem. No z uwagi właśnie na cenę tokenów, tak? 56,85 dolarów, ale. Pula w międzyczasie zarabiała dwutorowo. Pierwszy tor to, był, to było zarabianie moi drodzy na stakingu, a drugi tor to było zarabianie na, na puli płynności. No i tutaj yy, to wszystko lądowało do, yy, yy, słuchajcie, w Osmo i uczyniło to 0,39 po tych 28 dniach. No to jest 3,32 po tym kursie, który tutaj jest. Więc sumarycznie wartość tego, jak ja będę za chwilę to wyciągał, to jest 60 dolarów 17 centów, czyli tutaj dolar jak gdyby straciłem, tak? Natomiast no, musimy wziąć pod uwagę, że jednak, e, że jednak trochę się obroniła z uwagi na, e, na to, że ceny tuż nam spadły, tak? Czyli teoretycznie zabezpieczyłem w jakiś sposób częściowo swój kapitał poprzez to, że on gdzieś pracował. Ja zawsze sobie porównuję, co by było, gdybym nic nie robił, to znaczy nie tworzył różnych pól płynności, ta jest dosyć specyficzna tylko przechowywał te tokeny i trzymał je, i nic nie robił. I wtedy sobie tutaj wpisuję te same wartości, które były na starcie, ale wpisuję obok ceny, które są tutaj, moi drodzy, które są tutaj, moi drodzy, e, bieżące. tak? No i wartość tutaj tej puli, jeszcze zobaczę, że mi się dosumuje. sumuje. Ostatnio mi się coś tu nie sumowało. Wartość tej puli to jest 50, e, wartość tych tokenów e, po kursie obecnym to byłoby 52,57 centów. Natomiast mamy sytuację, w której, w której to ten zysk, jak gdyby czyli nic nie robiąc, miałbym 52 dolary, a jednak trzymając w puli zarobiłem 7 dolarów 60 Także tak to, moi drodzy, wygląda. No i dzisiaj będę likwidował tą pulę i pulę przeznaczał będę na Uniswapa. Oczekuję, że po tych 14 dniach, bo taki jest okres unbondingu, zlikwiduję i to 50 dolarów prawdopodobnie umieszczę w drugim swoim projekcie, jeżeli na Junos ruszą, ruszy oprocentowanie, a mam przeczucie, że za dwa tygodnie może już coś się wydarzyć. Z mojej strony, moi drodzy, to wszystko. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Cześć!